Dzień dobry Państwu. Chciałem Państwa poinformować o aktualnej sytuacji naszej przychodni i z zasady, w jakiej w tej chwili działamy. W naszym zakresie statutowym leży działalność podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne i świadczenia pielęgnacyjne, opiekuńcze, pielęgniarek. W tym zakresie cały czas te świadczenia wykonujemy, mimo tego aktualnej sytuacji, jaka panuje w kraju. Staramy się to robić w ten sposób, żeby maksymalnie zabezpieczyć i pracowników, i pacjentów, ale również maksymalnie zminimalizować utrudnienia, jakie są związane właśnie z powstałą sytuacją. Poinformuję Państwa, jakie są w tej chwili zasady w ogóle udzielania tutaj u nas świadczeń w przychodni. Pacjenci, którzy chcą korzystać z poradni specjalistycznych, które u nas funkcjonują od początku stanu zagrożenia epidemią, są przyjmowani osobiście przez lekarzy lub są udzielane im porady, teleporady. Pacjenci są przyjmowani u nas tutaj w gabinecie zabiegowym. Są zaopatrywani, jeżeli nie mają, maseczki lub rękawice. Również sprawdzamy temperaturę ciała pacjenta. Oprócz tego oczywiście jest przeprowadzony każdorazowo wywiad, na podstawie którego lekarz decyduje, czy to ma by się odbyć wizyta osobista, czy teleporada. Podobne zasady również są w podstawowej opiece zdrowotnej, z tym, że tutaj w większości możemy udzielać teleporad, bo pacjenci na ogół korzystają u nas w przypadku pozyskania recepty lub skierowań. Pacjenci nie muszą osobiście stawiać się w przychodni. W przypadku potrzeby uzyskania recepty wystarczy, że zadzwonią telefonicznie lub wyślą maila na adres przychodni, gdzie określą leki, które zażywają w chorobach przewlekłych, podają swoje dane personalne, wówczas lekarz na podstawie dokumentacji dane leki wystawi. Później pacjent jest tylko informowany o tym, jaki recepta ma kod i z kodem udaje się do apteki. Oczywiście inni pacjenci, którzy jednak wymagają tej wizyty osobistej, są przyjmowani przez lekarza po wcześniejszym przeprowadzeniu, przepraszam, wypełnieniu ankiety. Wykonujemy również świadczenia w zakresie POZ-u dla naszych pacjentów w gminie, w naszych ośrodkach wiejskich w Dzierzysławiu, w Piliszczu i na Siedlu, gdzie dwa razy w tygodniu również jest lekarz, który albo udziela porad osobistych, albo udziela porad, teleporad. Jeżeli akurat mam w tej chwili okazję poinformowania Państwa o sytuacji, również chciałbym przypomnieć o tym, że wiele podmiotów gminnych tutaj bardzo nam pomaga, bo w międzyczasie otrzymaliśmy od przedstawicieli wielu firm różnego rodzaju dary. Bardzo jesteśmy za to wdzięczni tym wszystkim firmom. Szczególnie chciałbym tutaj podziękować stowarzyszeniu naszych tutaj lokalnych kibiców Włókniarza Kierz, którzy przeprowadzili akcję, która pozwoliła na to, że sfinansowali nam zakup dwóch lamp bakteriobójczych, które wykorzystamy właśnie tutaj do dezynfekcji powierzchni, za co im jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Tak jak wspomniałem wcześniej, oprócz podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej świadczymy również opiekę pielęgnacyjną dla pacjentów w domu i w tym okresie również nasze pielęgniarki odwiedzają swoich pacjentów w miejscu zamieszkania i udzielają im świadczeń. Oczywiście stosując odpowiedni reżim sanitarny. Bardzo apeluję do wszystkich pacjentów tutaj naszych miasta i gminy, no również pacjentów w tej chwili
Mamy wiele przyjeżdżających z gmin ościennych, dlatego że poradnie nasze specjalistyczne pracują tutaj cały czas, natomiast w okolicy, w okolicznych miastach, w Raciborzu czy w Głubczycach jest pewien ograniczony dostęp do poradni specjalistycznych i właśnie dlatego apeluję, żeby zrozumieć w tej chwili tą sytuację, zagrożenia, jakie występują i dostosować się do tych zasad, które tutaj przyjęliśmy w przyrodni. Szanowni Państwo, Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach, realizując ustawowe instrumenty wsparcia kierowane do przedsiębiorców związane z występującą pandemią koronawirusa w Polsce, ustawą z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych, państwo polskie udziela wsparcia przedsiębiorcom poprzez udzielanie niskoprocentowanej pożyczki, dofinansowanie wynagrodzenia pracowników dla średnich, małych i dla mikroprzedsiębiorców oraz dofinansowanie bieżącej działalności dla jednostek samozatrudnionych, dla przedsiębiorców samozatrudnionych, niezatrudniających pracowników. Wszystkie te wnioski, drodzy Państwo, możecie zgłaszać, składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Głubczycach. Jeżeli chodzi o wniosek na najbardziej popularny, dedykowany mikroprzedsiębiorcom, wniosek na mikropożyczkę, w dniu dzisiejszym, na dzień dzisiejszy mamy już złożonych 974 wnioski. Wnioski są na bieżąco przyjmowane. Tutaj już jakby informuję Państwa zainteresowanych złożeniem takiego wniosku, że nie mamy żadnych wyznaczonych terminów naboru wniosków, bo w przestrzeni publicznej pojawiła się taka informacja, że nabór trwa do określonego czasu. Owszem, ten czas to jest 31 grudnia 2020. Do tego momentu te wnioski można składać. Mamy na dzień dzisiejszy złożonych wniosków 974. Zrealizowanych wniosków, czyli wypłaconych, blisko 1/3. Tutaj apeluję o wyrozumiałość, ponieważ oprócz tych dodatkowych form, które realizujemy związanych z pandemią, realizujemy również nasze statutowe zadania związane z aktywnymi formami walki z bezrobociem. W związku z czym wszystkie te procesy, no niestety, ale podlegają wydłużeniu. Niemniej jednak staramy się na bieżąco realizować wszystkie napływające wnioski i niezwłocznie je realizować. Tutaj też mała uwaga, że większość wniosków, które do nas spłynęły do dnia dzisiejszego, wymaga uzupełnienia. Bardzo duża ilość wniosków, które są składane, są wnioskami niekompletnymi. Także zwracam również uwagę, aby przeczytać, zapoznać się z zasadami obowiązującymi przy naborze określonych form wsparcia, ponieważ tam wszystko jest wypisane, przedstawione, jakie załączniki należy do każdej z formy złożyć wraz z wnioskiem. To zdecydowanie ułatwia pracę naszym pracownikom i tutaj nie ma żadnego problemu, jeżeli chodzi o realizację takiego wniosku. Wnioski możecie Państwo składać dwutorowo przez portal internetowy praca.gov.pl, do którego link znajdziecie Państwo również na naszej stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach, oraz w formie tradycyjnej, czyli złożenie osobiście wniosku tutaj, czy za pomocą Poczty Polskiej, czy poprzez naszą skrzynkę tutaj nadawczą, która znajduje się w holu budynku naszego urzędu. Oprócz mikropożyczki, przepraszam, niskoprocentowanej pożyczki, kolejną formą wsparcia dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników jest forma dofinansowania wynagrodzenia dla pracowników, dla zatrudnionych pracowników. Z tej formy możecie Państwo skorzystać, mogą skorzystać te podmioty, których obrót z wybranych dwóch miesięcy roku 2020 w porównaniu do tego samego okresu 2019 roku
spadł o 30%, 50% lub 80%. Spełniając te kryteria, możecie Państwo wystąpić z wnioskiem o udzielenie tego wsparcia. Jeżeli Wasz spadek obrotów spadł o 30%, otrzymacie dofinansowanie do wynagrodzenia w wysokości 50% najniższego wynagrodzenia krajowego. Jeżeli o 50% spadły obroty, otrzymacie Państwo 70% najniższej krajowej i w przypadku, kiedy obroty spadły o 80%, jest to dofinansowanie do wynagrodzenia na poziomie 90% najniższego wynagrodzenia krajowego. Kolejnym elementem wsparcia to jest wsparcie dedykowane przedsiębiorcom niezatrudniającym pracowników. To jest tutaj bardzo istotne. A więc przedsiębiorca samozatrudniony może również oprócz mikropożyczki, niskoprocentowanej pożyczki, może otrzymać również dofinansowanie na pokrycie kosztów bieżącej działalności. Ale również jest to uzależnione od spadku obrotów w wspomnianych wcześniej okresach. Więc jeżeli tutaj również te spadki wystąpią w roku 2020, przedsiębiorca może złożyć wniosek i również otrzymuje dofinansowanie w zależności. Wysokość dofinansowania i wsparcia jest uzależniona od wysokości uzyskanych strat w obrotach państwa firmy. Jeżeli chodzi o wszystkie informacje związane z poszczególnymi firmami, zachęcam również do kontaktowania się z Powiatowym Urzędem Pracy. Zdaję sobie sprawę, że dzisiaj ten kontakt może być nieco utrudniony, ale wynika to faktycznie z obłożenia naszych pracowników tymi dodatkowymi formami. Państwo do nas dzwonicie, w miarę możliwości odpowiadamy i na bieżąco udzielamy informacji. Niemniej jednak apeluję, aby zapoznać się wnikliwie z zasadami dotyczącymi konkretnych wniosków. Tam naprawdę wszystko jest bardzo ładnie przedstawione, wyjaśnione, komu jakie wsparcie się należy i jakie dokumenty należy złożyć, aby móc uzyskać dedykowane wsparcie. Gorąco zachęcam również do odwiedzenia naszej strony internetowej. Na naszej stronie na bieżąco informujemy o ogłoszeniu kolejnego naboru, konkretne formy wsparcia. Są tam zamieszczane również instrukcje, jak należy wniosek wypełnić, jakie dokumenty należy złożyć. Ponadto na bieżąco są przedstawiane informacje dotyczące chociażby trybu pracy naszego urzędu, możliwości rejestracji online. Są również przedstawione instrukcje, jak tą rejestrację dokonać. Także gorąco zachęcam do tego, aby odwiedzić tam naszą stronę i na stronie internetowej naprawdę wszystkie te ważne informacje Państwo uzyskacie i znajdziecie. A jeżeli pojawią się jakiekolwiek jeszcze pytania, proszę dzwonić na wskazany przy każdej z form wskazany numer telefonu. Jest to bezpośredni kontakt do pracownika, który od strony merytorycznej zajmuje się daną formą i na pewno udzieli wyczerpujących informacji. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Piotr Sobek i od 4 maja bieżącego roku na mocy decyzji opolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej pełnię obowiązki zastępcy komendanta powiatowego PSP w Głubczycach. Od dziś, wzorem moich poprzedników, korzystając z uprzejmości telewizji Pogranicze, będę miał ogromny zaszczyt prezentować dla Państwa najważniejsze informacje o powstałych zdarzeniach oraz działaniach interwencyjnych podejmowanych przez strażaków z jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu głubczyckiego. A zatem, Szanowni Państwo, na przestrzeni minionego tygodnia, to jest od 4 do 10 maja, obsada stanowiska kierowania komendanta powiatowego odnotowała łącznie 4 zgłoszenia. Były to 3 pożary oraz jedno miejscowe zagrożenie. I tak oto w sobotę 6 maja około godziny 9 w jednym z domów jednorodzinnych w Gadzowicach doszło do zapalenia się sadzy w kominie. Już po 4 minutach od chwili alarmowania na miejsce zdarzenia dotarli strażacy z Głubczyckiej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
gaśniczej, którzy faktycznie zastali znaczne zadymienie wydobywające się z przewodu kominowego bez widocznych płomieni oraz zaniepokojonych mieszkańców znajdujących się na zewnątrz budynku. Po uprzednim zabezpieczeniu terenu akcji w toku wstępnego rozpoznania ustalono, że prawdopodobnie doszło do zapalenia się sadzy w górnej części komina. Strażacy wyposażeni w aparaty ochrony układu oddechowego, sprzęt pomiarowy oraz kamerę termowizyjną, którą dysponują, sprawdzili wszystkie pomieszczenia wewnątrz budynku, stwierdzając, że występujące zagrożenie prawdopodobnie pochodzi z nieszczelnej wyczystki. Dalsze ich działania polegały na wygaszeniu kotła centralnego ogrzewania, sprawdzeniu sąsiedniego lokalu mieszkalnego, strąceniu palącej się sadzy w przewodzie dymowym z podnośnika hydraulicznego oraz przewietrzeniu wszystkich pomieszczeń. Do niezwykle groźnego zdarzenia doszło w sobotę 9 maja. Otóż 2 minuty przed godziną 22 dyżurny stanowiska kierowania otrzymał zgłoszenie o prawdopodobnym wybuchu w jednym z mieszkań budynku usytuowanego w Głubczycach na ulicy Sudeckiej. Natychmiastowo pod wskazany adres skierowane zostały zastępy strażaków z miejscowej jednostki ratowniczo-gaśniczej, którzy po błyskawicznym dotarciu na miejsce zdarzenia zastali pożar w pomieszczeniu kuchennym, a w pokoju wyrwane okno i drzwi balkonowe wraz z futrynami, co potwierdzało oczywiście fakt, że w budynku i samym mieszkaniu usytuowanym na parterze bloku wielorodzinnego doszło do wybuchu gazu. W momencie eksplozji wewnątrz mieszkania przebywał jeden człowiek, był to mężczyzna. Mieszkaniec z chwili przybycia na miejsce akcji ratowników znajdował się na zewnątrz budynku. Został on przebadany przez wezwany na miejsce zespół ratownictwa medycznego. Na całe szczęście nie odniósł żadnych poważnych obrażeń. Strażacy zabezpieczyli oczywiście teren akcji, odcięli dopływ gazu do lokalu mieszkalnego, podali prąd wody na palące się elementy wyposażenia kuchni, a po ich ugaszeniu oddymili oraz przewietrzyli mieszkanie, a następnie wykorzystując posiadane urządzenia pomiarowe sprawdzili klatkę schodową oraz pozostałe lokale na obecność gazów niebezpiecznych. Ostatnim zdarzeniem w minionym tygodniu, do którego wezwani zostali strażacy, było zgłoszenie o pożarze samochodu osobowego, do którego doszło w niedzielę 10 maja o godzinie 21:56 w Głubczycach na ulicy Sobieskiego. Wezwani na miejsce strażacy czy funkcjonariusze zastali na miejscu samochód osobowy Volkswagen Passat, z którego nadkola wydobywał się dym. 3-osobowa rodzina podróżująca pojazdem samodzielnie opuściła jego wnętrze, po czym jeszcze przed przybyciem strażaków kierowca Passata wraz z postronnymi osobami przystąpili do samodzielnego gaszenia płomieni gaśnicami proszkowymi. Działania interweniujących funkcjonariuszy polegały na odłączeniu zasilania w pojeździe poprzez wypięcie akumulatora, przewietrzeniu wnętrza pojazdu oraz sprawdzeniu temperatury w komorze silnika przy użyciu kamery termowizyjnej. Szanowni Państwo, od początku wystąpienia w naszym kraju pandemii SARS-CoV-2 strażacy wspierają działania innych służb oraz instytucji, których celem jest zwalczanie występującego zagrożenia koronawirusem. W ramach takich właśnie działań w miniony piątek, 8 maja, funkcjonariusze oraz pojazd z Głubczyckiej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej zaangażowani byli w akcję logistyczną polegającą na transporcie oraz dystrybucji środka dezynfekcyjnego przeznaczonego dla powiatów i gmin województwa opolskiego. Zaś strażacy z jednostki OSP ZOP-owy pomagali w dostarczeniu żywności do osób przebywających w domowej kwarantannie. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne wiadomości już za tydzień. Witam Państwa w Domu Pomocy Społecznej w Klisinie. Dzisiaj mamy piękną pogodę, piękny dzień. Nie tylko na pogodę, ale między innymi na to, że otrzymaliśmy bardzo dużo środków ochrony osobistej jednorazowej finansowane przez Urząd Marszałkowski z pieniędzy unijnych. To są i maseczki jednorazowe, i rękawice, i kombinezony, przyłbice, i płyny do dezynfekcji, więc przyznaję, że tego nam nie brakowało, ale jeżeli jest taka możliwość, że otrzymujemy nieodpłatnie, więc przyjmujemy wszystko. Mija już w tej chwili trzeci cykl pracy naszych pracowników w systemie dwutygodniowym. Weszła już trzecia tura. Łączna ilość pracowników, ponad 300 osób, które uczestniczy w tym całym przedsięwzięciu. Każda tura pracownicza liczy około 100 osób. Pracownicy, tak jak już Państwu wcześniej mówiłam,
dobrowolnie wyrazili zgodę, że zamykają się z mieszkańcami na 2 tygodnie w jednym celu, żeby zabezpieczyć ich życie i zdrowie przed wirusem, który wszędzie panuje. Jak na pewno większość z Państwa czyta i słyszy, w różnych domach pomocy, w różnych placówkach opiekuńczych dochodzi do tych tragedii. Na dzień dzisiejszy nam się bardzo udaje uniknąć tej tragedii w postaci zarażenia i tak jak powiedziałam, w tej chwili wyszła trzecia tura pracowników, którzy wchodząc na okres 2 tygodni, wszyscy, bezwzględnie wszyscy mają robione wymazy, mają robione testy, więc dopóki nie ma wyników, czyli wyniku ujemnego, nikt by nie mógł wejść na budynek. Jest to dobrodziejstwo, że w tej chwili bez problemu wszyscy pracownicy mają robione testy, jak również od tygodnia czasu wszyscy mieszkańcy powracający czy z urlopu, czy ze szpitala również mają robione wymazy, więc kwarantanny, które u nas funkcjonują, zresztą tak jak wszędzie na budynkach, są informacje o kwarantannie, świadczą jednoznacznie o tym, że nie ma u nas żadnych zachorowań, nie ma u nas żadnych osób, które czy z pracowników, czy z mieszkańców miałyby podejrzenie o chorobę wirusa, bo kwarantanna jednoznacznie mówi o tym, że przebywają tam ludzie tylko zdrowi, którzy izolują się od miejsc, gdzie może być choroba. Jeśli jeszcze mogę skorzystać, to bardzo chcę podziękować tym wszystkim pracownikom, którzy byli na pierwszej turze, na drugiej, ci, którzy już weszli na trzecią turę, jak również większość z nas już jest świadoma tego, że ten cykl będzie powtarzany. Pracownicy wiedzą, że po przerwie, którą mają w czasie między jednym a drugim cyklem, mogą wypoczywać i z powrotem na okres 2 tygodni będą przychodzić. Tak naprawdę nikt z nas nie wie, jak długo to będzie trwało. Czy to będzie jeszcze jeden cykl, taki potrójny, czy jeszcze dłużej, ponieważ nikt nie wie, jak długo ten wirus będzie nas gnębił i męczył. Tak jak powiedziałam, nikt u nas nie jest chory, nie było żadnego ani jednego przypadku zakażenia wśród pracowników, wśród mieszkańców. Może dzięki temu, że właśnie jest ten system, który maksymalnie zabezpiecza nas wszystkich i pracowników, i mieszkańców. Chcąc podziękować jeszcze raz pracownikom, może to niewielka kwota, ale taka jednorazowa po 500 zł brutto dla każdego pracownika, ale tylko dla tych, którzy wyrazili zgodę i biorą udział w systemie 2-tygodniowym w tych cyklach. Pozostali pracownicy, którzy przychodzą tylko na jedną zmianę, nie otrzymali tej nagrody. Bardzo serdecznie również dziękuję bardzo wielu prywatnym daroczyńcom. Proszę Państwa, nie spodziewałam się, że może być tak wspaniały odzew, że prywatne osoby, prywatne firmy potrafią podsyłać nam wszystko. Od maseczek, po rękawice, po płyny, po pączki dla pracowników, co było bardzo miłe. Odzew jest wspaniały i tym wszystkim, których nie mogę wymienić, z całego serca bardzo dziękuję, bo to wszystko, co Państwo dajecie, bezpośrednio idzie i dla mieszkańców, i dla pracowników, którzy podjęli to wyzwanie. Również dla mieszkańców, dla których jest trudna sytuacja, ponieważ nie do końca wszyscy rozumieją, dlaczego domy są zamknięte, dlaczego nie mogą wychodzić, ale dzięki właśnie takim dużym, bo to nie są drobne rzeczy, takim dużym rzeczom nam się pracuje lepiej, no i wiadomo, finansowo zaoszczędza. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy podarowali nam różne rzeczy, ale tak naprawdę swoje serce. Szanowni Państwo, 8 maja bieżącego roku przypadała 75. rocznica zakończenia II wojny światowej. W tym dniu przedstawiciele naszych władz samorządowych
W imieniu mieszkańców powiatu głubczyckiego oraz naszych instytucji i stowarzyszeń starosta pan Piotr Soczyński, wicestarostka pani Anita Juchno, zastępca burmistrza pan Kazimierz Bedrej, prezes naszych związków kombatanckich pani Amelia Mamczar oraz ja, komendantka chówca ZHP Głubczyce, złożyliśmy przed pomnikiem czynu zbrojnego kwiaty, aby oddać hołd wszystkim bohaterom walk o niepodległość i wolność Rzeczpospolitej. Z powodu stanu epidemii ta uroczystość była równie skromna, ale nasze zuchy i nasi harcerze również pamiętali o majowych świętach i chcieli, by być na pewno tutaj razem z nami. Dlatego bardzo chętnie przystąpili do akcji Radosny Patriotyzm, oflaguj się, i wysłali do nas swoje liczne zdjęcia w umundurowaniu z flagami. W minionym tygodniu do naszej redakcji zadzwonił telefon. Jak się później okazało, zadzwonił do nas jeden z mieszkańców wsi Włodzienin, wsi położonej na terenie gminy Branice. Ów mieszkaniec poinformował nas, że na terenie nieczynnej piaskowni we Włodzieninie najprawdopodobniej mieszkańcy tej miejscowości urządzili sobie dzikie wysypisko śmieci. Pojechaliśmy tam, aby sprawdzić, co się tam w rzeczywistości dzieje. Naszym oczom ukazały się stare nagrobki, wersalki, mnóstwo gruzu, mnóstwo pojemników po środkach chemicznych. Innymi słowy, osoba, która do nas dzwoniła, mówiła prawdę. Zastanawiające jest to, skąd wzięły się tam te stare nagrobki. No i nie możemy zrozumieć tego, jak sami mieszkańcy tej ładnej, wydawałoby się na pierwszy rzut oka, czystej miejscowości szykują sobie i swoim dzieciom ekologiczną bombę. Drugą smutną wiadomość otrzymaliśmy od jednej z mieszkanek Głubczyc. Pani, która się z nami skontaktowała, poinformowała nas, że jakaś nieznana jej osoba postanowiła zniszczyć piękne, duże drzewo orzecha. Dewastacja tego drzewa polega, jak Państwo widzicie, na tym, że sprawca tego niecnego czynu najprawdopodobniej za pomocą wiertarki nawiercił kilka otworów w pniu tego orzecha, a następnie w wiercone otwory wlał jakąś żrącą substancję. Jak nam wiadomo, sprawą tą zajęła się już policja.